Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat selektywności zabezpieczeń odprądowych w domowych instalacjach elektrycznych. Będzie od podstaw, czyli co to jest, po co stosować, dlaczego jest tak ważna, jak ją zachować i jak to działa w praktyce. Co to jest selektywność zabezpieczeń odprądowych, czyli tzw. bezpieczników, S-ów, korków? Jest to taki sposób doboru tych zabezpieczeń, aby zadziałało najbliższe zabezpieczenie uszkodzeń. To, do którego zazwyczaj mamy łatwy dostęp. To, które najczęściej rozłącza tylko jeden obwód. Zobaczcie na rysunku, jak wygląda typowa współczesna instalacja. Pominąłem tu dla uproszczenia wyłączniki różnicowo-prądowe czy rozłączniki. Dla uproszczenia też uwzględniłem tylko jedną fazę. W przypadku trzech faz będzie to wyglądało podobnie. Zaczynając od naszych odbiorników, czyli od gniazda lub oświetlenia, mamy przewody, pierwsze zabezpieczenie w rozdzielnicy, WLZ, zabezpieczenia przy liczniku. Na przykład ogranicznik mocy i wkładki GG. Do zabezpieczeń w naszej rozdzielnicy będziemy mieli dostęp, do ogranicznika mocy prawdopodobnie też, ale do dalszych możemy już nie mieć bezpośredniego dostępu. Mogą być albo zaplombowane, albo mogą być własnością zakładu energetycznego. Mamy więc więcej niż jedno zabezpieczenie połączone szeregowo, które więc powinno zadziałać. Jeśli dojdzie do zwarcia czy przeciążenia, na przykład w gnieździe, to powinno zadziałać najbliższe temu zwarciu zabezpieczenie, czyli to w naszej rozdzielnicy. Pozostałe nie powinny odłączać zasilania. Zasilanie powinno być odłączone tylko od obwodu, w którym jest problem, a reszta obwodów może działać prawidłowo. I tu mamy pierwszy powód do stosowania selektywności: funkcjonalność naszej instalacji. Drugi powód to wygoda. Najbliższe zabezpieczenie nadprądowe to zazwyczaj też najłatwiej i najszybciej dostępne. Jest jeszcze trzeci powód, być może najważniejszy. Na chwilę powstawania tego filmu, rozporządzenie ministra nakazuje stosowanie zasady selektywności zabezpieczeń. Nie mamy więc tutaj wyboru. Gdyby nie była stosowana ta zasada, to zwarcie w naszej instalacji mogłoby spowodować wyłączenie zasilania w całym bloku czy nawet dzielnicy. Stopniowanie zabezpieczeń wynika też z czysto technicznych kwestii, np. przekroje przewodów. Jak więc dobierać zabezpieczenia tak, aby zachować tą wymaganą przepisami funkcjonalność i wygodą? Zasadę selektywności zabezpieczeń nadprądowych? Kwestię tą już częściowo poruszyłem w filmie o zabezpieczeniach nadprądowych. Link macie w opisie. Aby sprawdzić, czy zabezpieczenia są względem siebie selektywne, można porównywać charakterystyki prądowo-czasowe. Kolor niebieski to B10, zielony B16, pomarańczowy B20. Selektywne zabezpieczenia względem siebie to są te, których charakterystyki się nie pokrywają czyli linie nie przecinają się. I tak jest w przypadku linii niebieskich i pomarańczowych. A niebieskie i zielone oraz zielone i pomarańczowe te linie przecinają się. Na razie pomijmy dolną część wykresu, bo o tym będzie później. Na ekranie B10 i B20. Na poziomej osi mamy prąd, a na pionowej czas. Dorysowana zielona linia to przykładowy prąd. Przy takim prądzie 20A zadziała tylko B10 i to po czasie pomiędzy 16 a 70 sekund. Czas ten jest zależny od konkretnego egzemplarza zabezpieczenia, dlatego mówimy to o przedziałach czasu, a nie mamy tylko jednej wartości. A B20 przy prądzie rzędu 20A w ogóle nie zadziała. Mamy więc zachowaną selektywność. Zadziała tylko B10 najbliższy odbiornikowi w naszej rozdzielnicy. Zobaczmy inny przykładowy prąd: 28A, B10 zadziała najpóźniej po 24 sekundach, a B20 najwcześniej po 150 sekundach. Mamy tutaj więc też selektywność. To teraz przykład braku selektywności B16 i B20. Przy prądzie 45 amperów nie wiadomo, który zadziała pierwszy. Być może bliższy odbiornikowi, a może nie. B20 może zadziałać już po 10 sekundach, a B16 nawet po 21 sekundach. Nie ma więc tutaj selektywności. Jak widać w tej części charakterystyki pokrywają się. I to właśnie ten fragment decyduje o tym, że nie ma tej selektywności. Mamy także inne charakterystyki niż B, na przykład C3D. Jak to więc będzie wyglądało? Z względem B10, C16 będzie selektywny, a D16 tylko w niewielkim zakresie nie będzie. A w przypadku B16 i CD20, tutaj tej selektywności nie będzie. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało przy B16. Bo właśnie taki często ma największy prąd znamionowy w naszej rozdzielnicy. Sprawdźmy selektywność wobec wkładek GG35A. Jak widać, poza dolnym obszarem charakterystyki nie pokrywają się, nie mają wspólnych części. Pozostała nam jeszcze dolna część wykresu. Tu praktycznie wszystkie charakterystyki zaczynają się pokrywać. Najszybciej pokrywają się charakterystyki B10 i B16, ale to i tak dopiero przy prądach zwarciowych rzędu 100A. Przy tak dużych prądach zwarciowych i wyłącznikach nadprądowych o charakterystyce B praktycznie nie ma selektywności. Może być tutaj zupełna losowość ich zadziałania. Inaczej to wygląda w przypadku charakterystyki B i wkładek GG o prądzie nominalnym np. 50 amperów. Tu prądy, przy których charakterystyki się pokrywają i tracimy tą selektywność, to prądy od 800 do nawet 1400 amperów. Ale czy w naszej instalacji może popłynąć tak duży prąd zwarciowy? Do tego potrzebna byłaby impedancja pęci zwarcia nie większa niż 0,28 Ohm, a być może nawet nie większa niż 17 setnych ohm. Jeśli będzie większa, tak duży prąd nie popłynie i selektywność będzie zachowana pomimo przecinających się linii i pokrywających charakterystyk. Ale jeśli będzie mógł popłynąć tak duży prąd, to selektywność już zachowana nie będzie. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia!